yourself, cause you're out of luck. Don't touch back up, I'm not the one. Up the bay. Witamy Was dzisiaj w tym pięknym dniu w końcu niedeszczowym. Szykujemy się na jęczmień. Jedziemy, obiektyw troszkę wyczyściliśmy, bo tam wodą zaszła. Ale jest dobrze, czekajcie. Czekajcie, o. I tak, zaczepiamy zestaw i idziemy po kombajn i jedziemy. Dygnij go jeszcze. Dobra, zaczepiamy zestaw. Tym? Tak. Zaczepiamy zestaw i lecimy próbować jęczmień w końcu. Nie wejdziesz. Wciągnij brzuch. Grubasie. No i taka sytuacja. Zaczepiamy wywrot. Muzyczka sobie gra. O. Kurde, noga idzie urwać. Dziś. Ale zajeżdża, kur. Ledwie się złamał. Chyba mu coś tam przewróciłem. Opa! Opa! Wszystkie gumy! Opa! Dobra. Ta błotnica to trzeba stąd wyjebać całkowicie. Wkładasz do formy. Ty śmiesznie wyglądasz w tym papeluszu, jak masz kamerę założoną z takim uszatek. No co? Nie, no teraz nie wygodnie się trzyma, strasznie. Nie ma łapy w ogóle. No. Spadło strasznie, kiedyś było więcej. Piesek. Kiedyś było więcej. Teraz wykręcę w kółach, to tu. Brrm, 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 brrm. A co, nie klei? Kurwa, akurat. Trzeba tamte bramy trzeba maksymalnie, bo kurwa skręcam tam może dupa. Zachu! Bramę do końca weź! Jak pan wrzuci do skrzynki te rzeczy? Zajdzie. A jeszcze te rzeczy tu. Niech leć. Od razu test paki będzie. Od razu test naczepy będzie. Przyczepy. Do... I wyjechali. Dobra, i dojechaliśmy. Idę ten wiatr zmniejszę. Ci... Miał być 4,5. Ustaw za 4. 4 ustawię. Ja włączę to sam, nie? Dobra. W końcu lecimy. Troszkę więcej damy. Jak? Suche, nie? Pszenicy kurwa grube, jakby takie były do zbioru, ja pierdolę. U mnie są takie. To zbierzemy akurat od razu teraz. Dobra. Palisz drona? Dobra.
obsługa kombajnu. Tu jest, tu jest. Hoppa. Wiatr na 4, sita ok. I klapy otworzyłem, będziemy patrzyli jak się sypie. Mateusz mówi, że jest suchy jak pieprz. Suche? Tak. Wysokość tego. Trochę wyżej. Nagamiacz. Jest niski. No to wjedziemy, zobaczymy, że się ustawi. No to lecz zobaczymy. Powolutku. Co będzie leciało, nie? Przelecimy tu i w prawo i... Tak, no w koło. O. Kurde, ustawiamy kombajn, trochę jeszcze coś gubi, zobaczymy jak tam w książce jest, ja idę zobaczyć do zbiornika, zobaczę jak silnik pracuje, czy tu się nic nie dzieje. Wszystko elegancko, dobra. No teraz trochę jest teraz zanieczyszczone. Kwiatki, nie kwiatki są. I ości lecą. No nic, zobaczymy. Tak się to prezentuje z bizona. Troszeczkę przejechaliśmy. No i co? Jak tam? No trochę jest tych ości. Jak tam wyłączymy karnię? Jest trochę tych ości. To nie jest duży kawałek. Zobaczymy. Co robisz? No, teraz, tak jak w książce. No. Damy mu trochę wiatru. A jak tam w książce pisało? 8 górne, 7 dolne i od 3,5 do 4,5 wiatru. Aha. Daj mu na 4 i zobaczymy. No. Jest, tak jak w książce i zobaczymy. Ale wiesz, to się znaczy, że... Sypie, kurwa. No leci, no. I nie, tu chleba. Tu niech pan zobaczy. Ale tu, za kombajnem. O. Za kombajnem jest. Za kombajnem jest. O.
zobaczymy teraz, jak to wyjdzie. Zwiększyłem wiadro, ale zabijam tak jak wciąż. Weź na przykład tutaj, jakie niedomagania są. Tak. Jest, jak było, nie? O! Jest ustawione jak należy w końcu. I nie gubi, czy gubi tyle, ile powinien gubić, czyli normy dopuszczane i czyści ładnie. I... Słucham? Taka sprawa jest, jakby te... Montuje się taką plakę na jeden... A, jest, tylko że od 1500 kosztuje ten czujnik strat. Bo panu chodzi o czujnik strat? Nie, aby się nie obkrączały te wąsy. A. To się montuje taką tarkę tam, w przenośniku jednym. Żeby tarło po tym. Rozumiem, żeby czyściło. Nawet pisze, o tym i taka plaka jest. Nie no, ale nie teraz luz. Ze dwie tony będzie, nie? Co? Dwie tony będzie. Cały zbiornik będzie i to mało, mi się wydaje. Tak? No już, zaraz pod okienko będzie. O kurde. Czy zmieści się na Mateusza Sycepę? 4 tony wchodzi to. Znaczy, bo może nie wróci się do domu. Ale jęczmień jest gęściutki. Co? Nie rozumiem. Lepiej coś. Lepiej, pokaż. Daj polatać. Pokaż, jak to tam wygląda. No jest. Puh. No nie będziemy tędy się upać. No i jest! Zasypane i skoszone w końcu. Za 2 tygodnie duże żniwa będą. Nawet może wcześniej będą. Nie wiadomo. Po 20 mi się wydaje, no akurat. Półtorej tygodnia. No, po 20 jakoś, no. Pod koniec przyszłego tygodnia. Jak nie będzie padać. Bo pogoda ma się zepsuć od... Kiedy? Od tego weekendu, teoretycznie, ale się to zmienia na bieżąco. A ma prawie teraz 3-4 dni po 30 stopni, no to zrobi robotę. No i tak. Skoszone. Dobra. Żegnamy się. Do następnego odcinka. Do następnych żniw. Nie no nie, może jeszcze coś będzie. Coś będzie. Coś jeszcze zrobimy. No to trzymajcie się no, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Naura.